Wiedziałam, mimo że Pizza Day był w czwartek chyba zeszłego tygodnia, to my dzisiaj się skusiliśmy i robimy przepyszną pizzę. To jest nasze ostatnie odkrycie, czyli połączenie tuńczyka i cebuli duszonej. Pycha, polecam Wam gorąco. A tutaj Lorenzo smaruje sosem, bo już ma walentynkowy nastrój. Możecie zobaczyć, my jak robimy pizzę, to smarujemy ją naprawdę do końca. Nie przepadamy za tymi suchymi końcówkami, a tak przynajmniej zostaje cała miękka i smaczna. Cześć Wam, moi drodzy. Zobaczcie, jak pięknie u nas zakwitły mimozy. A mimozy to jest typowy kwiat, który daje się na Dzień Kobiet we Włoszech. Dzień Kobiet jeszcze przed nami, a ja póki co życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji walentynek. Mam nadzieję, że spędzicie ten dzień cudownie. Hej, hej, melduję się, jestem. Nie nagrywam, bo nie czuję się najlepiej. Niestety moje jelita znowu się odezwały i to dość mocno. Ale kto ma zespół jelita drażliwego, to wie dokładnie, o czym ja mówię. No to nie jest nic fajnego. Wczoraj wieczorem siadłam i zrobiłam nowe tło na YouTube i nową miniaturkę. Także no dajcie znać, co myślicie, czy Wam się podoba. Wiecie co, chyba wiosna idzie, bo dziewczyny na dzielni, to znaczy na YouTubie, zmieniły fryzury. Strasznie dużo dziewczyn zmienia fryzury. Szok! Wiecie, taki pozytywny szok. Fajnie, fajnie, widać, że wiosna idzie i zmiany się szykują. Ja nie będę zmieniać fryzury póki co. Zapuszczę. Ja nie wiem, chyba jestem jakaś dziwna w tej dziedzinie, bo ja zawsze ścinam na jesień włosy. Nie na wiosnę. No jakoś tak dziwnie u mnie. No ja może poczekam gdzieś do maja. Później udam się do fryzjera, żeby jej jakoś ładnie wycieniować. Chociaż boję się tutejszych fryzjerów. Bo ja zazwyczaj sama sobie obcinam włosy i póki je obcinałam na boba, to fajnie to wyglądało, ale ostatnio chciałam je pocieniować, no i ewidentnie nie wyszło. Wiecie co, już miałam kiedyś raz taką sytuację, że zapuszczałam włosy, poszłam je wycieniować, a wyszłam we fryzurze Beatlesów. Także wolę poczekać. Wiecie, a póki co niech są, jakie są, tragedii nie ma, chociaż wiem, że mogłoby być lepiej. Ja czekam na Olaplex, więc to też trochę poprawi ich kondycję. Mojego ostatniego Olapleksu minął już dobry rok, no, więc przydaje mi się trochę regeneracji. Zwłaszcza, że moje włosy są wysokoporowate, kręcone, puszące się, rozjaśnione, no, kumulacja. My wczoraj byliśmy na takich większych zakupach, między innymi w Auchan, w Auchan i chyba po wszystkich sklepach z ubraniami, bo ja cały czas szykuję się do wesela mojego brata, które będzie w sobotę, w tą sobotę, ale będąc właśnie w Auchan, znalazłam indyjskie curry i o dziwo jest inne niż to curry, które... Zazwyczaj jak kupujemy curry, to kupujemy je właśnie takie bardzo pomarańczowe i ono też było w sprzedaży, było podpisane jako curry angielskie, a to indyjskie. To indyjskie znacząco różni się kolorem. Zobaczcie, jest bardziej zielone. Miejmy nadzieję, że będzie smaczne. Dobra, kurczak się marynuje, a ja Wam pokażę buty, które zamówiłam na ASOS i z którymi miałam pewien problem, bo niestety są cholernie niewygodne. Zdecydowałam się na firmę Aldo, bo mam kilka butów z tej firmy i są strasznie wygodne. Niestety ten model nie jest na moją stopę, więc nie będę go rozbierać na czynniki pierwsze, ale bucik mniej więcej wygląda tak bardzo ładny. Niestety nie na moją stopę. Niewygodny jak dla mnie. I jako trochę last minute w Zarze znalazłam taki model. Powiem Wam, że jest bardzo fajny i fajny na wesele, bo ma niski obcas, więc mam nadzieję, że przetańczę w nich całą noc. A i do kościoła pójdę w ubotkach, nie w tych butach, bo chyba bym w nich zamarzła. Kurczak curry sobie pyrka. Powiem Wam, że dodałam trochę curry normalnego i ten kolor zrobił się pomarańczowo-zielony. No, ten pomarańczowy jest widoczny tylko na telefonie, na żywo to jest wszystko zielone. A do kurczaka dodałam mleko kokosowe i masło. I tak to się gotuje. Ryż gotowy. Dodałam jeszcze oczywiście do tej salsy ryż, kurkumę i sól. I to wszystko. Także idziemy jeść.
Hejka, my już po obiedzie wybraliśmy się nad morze. Jest przepiękna pogoda, jak możecie zobaczyć, słońce świeci pełną gębą i jest ciepło. A wy to miejsce możecie pamiętać, bo ja stąd kręciłam kilka vlogów, zwłaszcza letnich. Jesteśmy w Parku Narodowym, czyli te plaże należą do parku. A jesteśmy w Torre Cerano i właśnie idziemy w stronę wieży. Później wam ją pokażę. Już doszliśmy do wieży, a zobaczcie tutaj pozostałości starego portu, który tutaj kiedyś był. My sobie jeszcze tutaj pospacerujemy chwilę, a wam chciałam tylko powiedzieć, że w przyszłym tygodniu Snapulka nie będzie. Przyczyna tego jest bardzo prosta. Z uwagi na to, że będziemy w Polsce, nie będę miała możliwości go wrzucić na kanał, więc będzie za 2 tygodnie. Ale na Snapchacie będę. Będę oczywiście w miarę możliwości, no bo wiecie. Będę dość zajęta w Polsce. Nie ukrywam. Pamiętacie chipsy, które wam kiedyś pokazywałam? To były... O, słońce. To były dokładnie te. Są przepyszne. Naprawdę dobre. Polecam. Tu nie mówię o konkretnie tej marce, ale o chipsach z warzyw. To jest przepyszne. Poskładam ten tydzień Snapulkowi i wrzucę wam na kanał, a póki co chciałam wam życzyć cudownego tygodnia i do zobaczenia. Pa!